Podcast Mała Wielka Firma, Marek Jankowski. Witam serdecznie. Tego podcastu możecie posłuchać na maławielkafirma.pl. A ten konkretny odcinek znajdziecie na maławielkafirma.pl. Ukośnik 154. To jest odcinek zupełnie wyjątkowy, dlatego że jest nadawany na żywo. Jeżeli ktoś korzysta z naszej aplikacji Mała Wielka Firma na swoim telefonie, to prawdopodobnie słyszy właśnie to, co mówię. Chociaż, ponieważ jest to pierwszy raz, to mogę się mylić i być może jest tam po prostu głucha cisza. Ten odcinek jest też równocześnie na Periskopie i na YouTubie. Mam nadzieję, że wszędzie tam da się go odbierać, a jest to odcinek wyjątkowy również z tego powodu, że jest w 100% poświęcony naszym słuchaczom, bo chcę wam powiedzieć o wynikach badania słuchaczy, które przeprowadziłem jakieś 10 dni temu mniej więcej. I z tego odcinka dowiecie się, czy inni słuchacze są podobni do was, czy więcej ludzi takich jak wy właśnie tego podcastu. Dlaczego ten podcast zmienia się i będzie się zmieniał w taki a nie inny sposób i mam nadzieję, że ten podcast pomoże też tobie, drogi słuchaczu, jeżeli będziesz chciał się dowiedzieć więcej o swoich odbiorcach, bo przeanalizuje cały proces tego badania i cały sposób myślenia o tym w jaki sposób dowiedzieć się czegoś o swoich odbiorcach, swoich klientach. Po pierwsze, po co było całe to badanie? Oczywiście, po to, żeby dowiedzieć się więcej o słuchaczach i robić o nich lepszy podcast, ale pytania, które pojawiły się w tym badaniu, nie były przypadkowe i tak naprawdę każde z nich miało swój cel i do tych celów przejdę za moment. Najważniejsze na ten moment, w tym wstępie, jest to, że było to badanie ilościowe. To znaczy, nie chodziło mi tutaj o bardzo. Głęboką wiedzę chodziło mi raczej o to, żeby jak najwięcej osób wzięło udział w tym badaniu, jak najwięcej osób wypełniło ankietę, bo dzięki tym wynikom, dzięki temu, że bardzo wiele osób, ponad 650 osób, wypełniło tę ankietę, dzięki tym wynikom będzie mi łatwiej przygotować badanie jakościowe, bardziej pogłębione, które też mam w planie. Założenia do tego zakończonego badania były takie, że przede wszystkim będą to tylko pytania zamknięte, tak, żeby całą ankietę dało się wypełnić łatwo i szybko. Że tych pytań będzie jak najmniej. W sumie zebrało się ich 18, więc nie tak mało, ale ponieważ po pierwsze, każde miało swój cel, a po drugie były one zamknięte, to dało się przez tę ankietę przebrnąć w kilka minut dosłownie. I żeby dodatkowo zachęcić e, uczestników do tego, żeby wypełnili tę ankietę, były też nagrody, była Biblia e-biznesu w formie książki i były e-booki Efekt Tygrysa. Macie jadutko. Wszystkie pytania, wszystkich tych 18 pytań, jakie pojawiły się w ankiecie, podzieliłem sobie na takie trzy grupy. Pierwsza grupa to były pytania dotyczące sposobu słuchania podcastów w ogóle. Nie tylko podcastu Mała Wielka Firma, ale wszystkiego, czego tylko słuchacie. Druga grupa to były pytania dotyczące już konkretnie słuchania podcastu Mała Wielka Firma. Natomiast trzecia grupa to były informacje demograficzne pokazujące więcej na temat tego, jakie osoby tego podcastu słuchają. I teraz postaram się przejść do konkretnych wyników tego badania i omówić poszczególne pytania i odpowiedzi na te pytania krok po kroku. Najpierw pytania dotyczące słuchania podcastów w ogóle. Pytanie pierwsze, co najczęściej robisz słuchając podcastów? Dlaczego to pytanie zadałem? Dlatego, że sposób słuchania wpływa na odbiór treści. Jeżeli jedzie się samochodem, jeżeli się biega, to wtedy oczywiście nie można niczego zanotować. Człowiek też nie skupia się tylko i wyłącznie na słuchaniu, no bo musi reagować na to, co dzieje się na drodze, e, musi reagować na teren, po którym biegnie, chociaż przy bieganiu jest chyba trochę łatwiej. E, I najczęściej pojawiającą się odpowiedzią było dojeżdżanie do pracy lub z pracy. Drugi taki mocny wynik to było, to było wykonywanie rozmaitych prac domowych. Dość sporo było też odpowiedzi innych, w których czaiły się takie opcje jak... Słucham w pracy, ale pracuję fizycznie, więc ta praca nie zaprząta mi głowy. Albo jadę samochodem, natomiast nie są to dojazdy do pracy, albo z pracy, po prostu przemieszczam się samochodem po mieście. Wniosek z tych wyników jest taki, że zdecydowana większość słuchaczy podczas obcowania z podcastem robi równocześnie coś innego. Dlatego ważne jest, z mojego punktu widzenia żeby w notatkach do podcastu znalazły się wszystkie linki, wszystkie informacje, bo wiem, że najczęściej nie jesteś w stanie zanotować tego w czasie słuchania, tego, co ci akurat przyjdzie do głowy, więc takie notatki są z całą pewnością przydatne. Myślę, że dobrym pomysłem są też takie podsumowania, czy w przypadku rozmowy z gościem parafrazy tego, o czym on mówi, żeby ta treść pojawiła się czasem, jeżeli jest istotna, jeżeli to jest jakieś, jakiś kluczowy punkt, Całego odcinka, żeby on został powtórzony, bo w sytuacji, kiedy akurat widzisz coś na drodze, musisz się na chwilę wyłączyć, to to ci nie umknie, to gdzieś się w treści odcinka pojawi. W którym dniu tygodnia najczęściej słuchasz podcastów? I tutaj zdecydowanie wygrała odpowiedź nieregularnie, ale poza tym widać było, że dni od poniedziałku do piątku są dużo lepsze do słuchania podcastów z punktu widzenia słuchaczy podcastu Mała Wielka Firma, niż weekend. Po co mi było to pytanie? Po to, żebym wiedział, kiedy publikować nowe odcinki, tak, żeby one trafiały do Was w miarę, kiedy są świeże. Poza tym, czasami, to rzadko się zdarza, ale czasami w odcinkach jest coś takiego, co ma ograniczony termin ważności. I jeżeli taki odcinek ukazuje się na początku tygodnia, no to więcej osób przesłucha go w ciągu najbliższych kilku dni niż wtedy, kiedy pojawia się w piątek bo przed nami weekend i wtedy słucha mniej osób. W związku z tym wniosek dla mnie jest taki, że weekendy są w przypadku tego konkretnego podcastu podkreślam nie najlepsze tak samo jak piątek. Dlatego ostatnio premiery nowych odcinków odbywają się w czwartek, a bardzo możliwe po tych wynikach, że one będą jeszcze wcześniej, może w środę, może we wtorek, może w poniedziałek. Tego jeszcze nie zdecydowałem. O jakiej porze dnia najczęściej słuchasz podcastów? Najwięcej osób słucha rano poza tym wieczorem. Pojawiały się też odpowiedzi różne, które były bardzo częste. Większość osób słucha poza pracą, tak to można podsumować. I dla mnie to jest informacja, oczywiście, również pomagająca zdecydować, kiedy publikować nowe odcinki, ale też, co bardzo ważne, jaki klimat powinny mieć te nowe odcinki. Bo no to jest trochę tak jak z programem radiowym, który rano jest dynamiczny, który rano ma na celu obudzić słuchaczy, dodać im energii, a po południu wieczorem jest spokojniejszy i brzmi zupełnie inaczej. Więc myślę, że w, podcastu, w, przypadku, podcastu, w przypadku podcastu jest podobnie. Całkiem możliwe, że oprawa podcastu powinna być trochę bardziej dynamiczna, że... Formuła wywiadów też jest dobra, czy prowadzenia podcastów w dwie osoby, bo dwa głosy też są mniej monotonne niż jeden głos. Być może powinny się pojawić jakieś dodatkowe elementy w trakcie podcastu, rozbijające te rozmowę, czy rozbijające taki monolog. To wszystko są wnioski z Waszych odpowiedzi na to pytanie. I ostatnie pytanie z tej grupy dotyczącej słuchania podcastów w ogóle ilu odcinków podcastów, różnych podcastów, słuchasz tygodniowo? Chodziło mi o to, żeby się dowiedzieć, czy częstotliwość jeden odcinek na tydzień jest odpowiednia, i z wyników wygląda na to, że tak, dlatego że połowa słuchaczy słucha od jednego do trzech odcinków różnych podcastów, ale słucha oczywiście nie tylko małej wielkiej firmy. Mniej więcej 21% słucha rzadziej niż raz na tydzień, troszkę więcej słucha od 4 do 10 odcinków tygodniowo, czyli całkiem sporo. Ale wydaje się, że to tempo raz na tydzień jest całkiem odpowiednie. Przechodzę teraz do drugiej części dotyczącej odpowiedzi na pytanie, jak czy na pytania, jak słuchacie konkretnie już podcastu mała wielka firma. I pytanie pierwsze od jak dawno słuchasz podcastu? Zadałem to pytanie, bo chciałem się dowiedzieć na ile ma sens odsyłanie słuchaczy do starych odcinków. I na ile ma sens wracanie do tematów, które już kiedyś się pojawiły, ale być może warto na nie spojrzeć z trochę innej perspektywy, poszerzyć, uaktualnić i tak dalej. I wniosek jest taki, że zdecydowanie ma to sens, dlatego że jak, jak wskazują te wyniki, ponad połowa 58% słuchaczy słucha podcastu od roku lub mniej, a My mamy aż 119 odcinków na ten moment, które są starsze niż rok. I wiem, że bardzo często jest tak, że nowe osoby wracają do tych starych odcinków. Ale chyba niewiele osób słucha każdego jednego. Więc warto czasami wybierać zwłaszcza te najpopularniejsze odcinki archiwalne, albo takie, które wiążą się z aktualnym tematem, żeby się do nich odwołać i po prostu je przypominać. Pytanie: jak trafiłeś na podcast Mała Wielka Firma? To jest dość łatwo sprawdzić w statystykach strony internetowej, ale to nie pokazuje tak naprawdę skąd przychodzą słuchacze podcastu. To, przychodzi skąd, to pokazuje skąd przychodzą użytkownicy strony internetowej. Dlatego zadałem to pytanie, bo właściwie jedyna metoda, żeby się dowiedzieć, to jest ankieta, przynajmniej na ten moment, bo podcasty raczej nie mają aż tak dokładnych statystyk jak Google Analytics. No i tutaj mamy cały przekrój różnego rodzaju źródeł. Źródło numer jeden to są media społecznościowe. Źródło numer dwa to jest strona Pawła Kaczyka. I później mamy iTunes, później mamy Google, mamy też stronę Mała Wielka Firma. Przy czym strona jest tak naprawdę platformą do publikowania podcastów, więc jeżeli ktoś trafi na stronę, to raczej dlatego, że słyszał o podcaście już wcześniej. I jest też całkiem sporo odpowiedzi innej. Co mamy w tych innych? Przede wszystkim to są rekomendacje. To są rekomendacje i Michała Szafrańskiego, i Bartka Popiela, z którym odcinek był tuż przed tym, czy właściwie w trakcie trwania tego badania, więc też sporo osób właśnie po tym odcinku zaczęło słuchać podcastu. To są linki z blogów, czasami byli to też czytelnicy książki Pułapki Small businessu", gdzie kilkadziesiąt odcinków było dołączonych na płycie CD. Było też trochę odpowiedzi, nie pamiętam, no i trudno się temu dziwić. Raczej rzadko chyba zapamiętujemy bardzo dokładnie skąd się wzięliśmy w jakimś miejscu, zwłaszcza jeżeli ten pierwszy kontakt nastąpił jakiś czas temu. W jaki sposób słuchasz podcastu Mała Wielka Firma? I tutaj 55% to były aplikacje do podcastów w telefonie to była najczęściej wskazywana odpowiedź. Druga odpowiedź to było bezpośrednio na stronie maławielkafirma.pl, trzecia odpowiedź to były inne i tam przeważnie były co tam było przeważnie, niech zerknę w swoje notatki a, przeważnie było tam pobieranie plików MP3, więc ani nie słuchanie w aplikacji dedykowanej w telefonie, ani nie na stronie, tylko pobieranie ze strony pliku MP3 i odsłuchiwanie na przykład w dowolnym odtwarzaczu MP3. Jeżeli chodzi o aplikacje, to też było dość ciekawe, bo, bo do tej pory nigdy o to nie pytaliśmy. Okazuje się, że prawie 40% słuchaczy słucha nas w fabrycznie zainstalowanej aplikacji podcasty na iPhone'ie, co też pokazuje, że całkiem sporo odsetek ma właśnie ten telefon. Jeżeli chodzi o inne popularne aplikacje, to mamy tutaj podcast Addict, mamy na przykład aplikację Mała Wielka Firma. Przede wszystkim w wersji na Androida widać, że ona się bardzo fajnie sprawdziła. Mamy też Stitchera, którego dość długo promowaliśmy, i pojawia się także w mniejszym już odsetku i audioteka, i, iTunes, i, i Tuning Radio, i rozmaite inne. Aplikacje w kategorii inne, tam, tam się pojawiły tytuły, ale to, to były jakieś pojedyncze przypadki. Generalnie, iTunes to jest najczęściej wykorzystywane narzędzie, czy aplikacja podcasty. W zasadzie na iPhonie to jest najczęściej wykorzystywane narzędzie do słuchania podcastu. Tak jak wspomniałem, własna aplikacja na Androida zdecydowanie pomaga, ułatwia wielu osobom słuchanie. Natomiast jeżeli chodzi o tę naszą aplikację na iPhona, to na razie jest za wcześnie na ocenę, bo mamy ją dość krótko, ale prawdopodobnie, jeżeli to będzie wyglądało tak jak do tej pory, to po roku, bo na tyle mamy abonament na tę aplikację, nie będziemy jej kontynuować, bo po prostu niewiele osób z niej korzysta. Ona jest dość prosta, natomiast iPhone ma swoją fabryczną aplikację, która jest bardzo dobra, więc nie ma sensu jakoś na siłę z nią konkurować. Inny wniosek jest taki, że ponieważ tutaj jest dość duże rozdrobnienie i duży wybór różnego rodzaju aplikacji, to z mojej perspektywy warto pomyśleć nad taką sprawną, czytelną komunikacją, która pomoże zwłaszcza nowym słuchaczom odnaleźć się w tym gąszczu. No i pytanie następne: w jaki sposób słuchasz podcastu? Jak decydujesz, czy przesłuchać dany odcinek? Numerem jeden tutaj, tak jak zresztą podejrzewałem, jest tytuł odcinka. Natomiast całkiem sporo, bo ponad 40% osób słucha każdego kolejnego odcinka, i to jest naprawdę ogromny kredyt zaufania. Bardzo dziękuję. Nie ma nic przyjemniejszego niż perspektywa, że są ludzie, którzy po prostu każdą treść, jaka pojawia się w podcaście, mała, wielka firma, konsumują, bo też staram się, żeby ta treść była jak najciekawsza. Natomiast wniosek, wniosek jest oczywiście taki, żeby dobrze zastanawiać się nad tytułami odcinków, bo one mogą sprawić, że ta treść będzie bardziej lub mniej popularna. To jest ciągle numer jeden: 62% tu można było wskazać więcej niż jedna odpo, jedną odpowiedź, więc to się nie sumuje do stu, ale 62% osób wskazało, że kieruje się przede wszystkim tytułem odcinka. Jakiej długości odcinki są dla Ciebie najlepsze? Zapytałem o to, bo oczywiście chciałem wiedzieć, jakiej długości odcinki nagrywać. No i wygląda na to, że optymalna długość to jest około pół godziny, bo mniej więcej tyle samo, 25%, 25%, 26% wskazało zakresy 16-30 minut i 31-45 minut, więc pół godziny to jest tak w środku, w środku między tymi zakresami, a najczęściej wskazywana odpowiedź Aż 31,5%. Długość odcinka nie ma większego znaczenia, więc to też jest miłe, ale znowu, łącząc odpowiedź na to pytanie z odpowiedzią na pierwsze pytanie, czyli co robisz słuchając, i biorąc pod uwagę, że często są to dojazdy, myślę, że jednak ta długość około pół godziny, której od, od dawna się trzymaliśmy, ostatnio trochę te odcinki są dłuższe, w związku z tym, że pojawiają się goście, ale ta długość około pół godziny jest optymalna w przypadku podcastu Mała Wielka Firma. Jaka forma bardziej Ci odpowiada? I tu były możliwości słuchanie podcastów, czytanie wpisów na blogu, jedno i drugie. Ponieważ to pytanie dotyczyło stricte słuchaczy, to tu, jak łatwo się domyślić, forma słuchania podcastów zdecydowanie wygrała, 64,2%, ale... Co trzecia osoba powiedziała, że ceni sobie i jedno i drugie i słuchanie, i czytanie. I myślę, że takich osób będzie tym więcej, im bardziej wpisy na blogu będą um, nie tyle powieleniem, co uzupełnieniem treści podcastu. I w ten właśnie sposób te wpisy powstają. Tam nie ma transkryptu rozmowy, tam jest treść przeredagowana tak, żeby ona nadawała się po pierwsze do czytania. Poza tym pojawiają się linki, pojawiają się czasami jakieś wstawione dodatkowe treści dotyczące tego, o czym mówimy w podcaście. Więc, jeżeli słuchasz podcastu, to zaglądaj również na te wpisy, bo one rzeczywiście mają w sobie wartość dodaną. I w tej chwili, na przykład, podcast, jeżeli słuchasz tego podcastu, to on jest w wersji audio. Ale, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, nic się tutaj nie posypie to wersję wideo, w której będą pokazane poszczególne wykresy konkretnie z procentami i tak dalej, i tak dalej, umieszczę właśnie na Mała-Wielka firma.plu ukośnik 154. Pytanie, czy kiedykolwiek poleciłeś podcast Mała Wielka Firma innym osobom? Eee, zadałem to pytanie, ono nie ma jakiegoś szczególnego celu, poza zaspokojeniem mojej ciekawości, przyznaję się od razu. I 80% Uczestników ankiety mówi, że kiedykolwiek poleciło podcast Mała Wielka Firma innym osobom. Wniosek? Wdzięczność, panie i panowie, wdzięczność, po prostu. To jest naprawdę ogromny honor, że 80% czy poleca swoim znajomym ten podcast. Czy poza Małą Wielką Firmą słuchasz też innych podcastów? I tutaj zdecydowana większość, 87%, powiedziało, że tak. No i oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał, jakie to podcasty. 4 na 5 osób, które słuchają też innych podcastów poza małą, wielką firmą, wybiera podcast Michała Szafrańskiego Więcej niż Oszczędzanie Pieniędzy. Eee, nic dziwnego, świetny podcast, świetny prowadzący. Był też u nas e, gościem trzy razy właściwie w trzech odcinkach. E, na drugim miejscu pojawiły się finanse bardzo osobiste Marcina Iwucia i to była dla mnie trochę niespodzianka dlatego że z Marcinem raz widziałem się na konferencji ale właściwie nawet chyba nie, zamówi, nie zamieniliśmy słowa gdzieś tam tylko widziałem go na scenie on być może mnie natomiast to jest też sygnał że warto tutaj znajomość zacieśnić bo skoro wysłuchacie jego podcastu to ja też ja już zacząłem go słuchać widząc te wyniki i myślę że zarówno podcast Michała, jak i podcast Marcina i Wucia, To są podcasty teoretycznie finansowe, ale praktycznie niekoniecznie. To znaczy rzeczywiście blogi są finansowe, ale jak posłuchacie tych podcastów, to one zahaczają o wiele innych tematów, także związanych z prowadzeniem firmy, więc nie dziwię się, że te podcasty się tutaj pojawiły. Poza tym mamy tutaj też Ponitce Ariadny, mamy Manager Plus, i nieco mniej osób podcast lepiej teraz. Jeszcze mniej zawsze i wszędzie możesz wszystko. Jest też oczywiście pozycja Inne, i tutaj przede wszystkim pojawiały się podcasty anglojęzyczne, różne. Nie, nie było jakiegoś jednego zdecydowanego lidera. W każdym razie. Myślę, że, że te wyniki są dość ciekawe dla mnie z całą pewnością. Były podejrzewałem, że Michał będzie tutaj Michał Szafrański będzie numerem jeden no bo jednak, jest to bardzo, bardzo popularny podcast. Kto wie, czy nie najpopularniejszy w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o Marcina Wucia, była to dla mnie niespodzianka i cieszę się, że dzięki temu badaniu dowiedziałem się, że on jest wśród słuchaczy małej wielkiej firmy również popularny. Ostatnia porcja pytań. To były informacje demograficzne, to były informacje takie jak płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania. Ja pytałem o te rzeczy po to, żeby lepiej komunikować się ze słuchaczami. No bo oczywiście, jeżeli wiem, że 70% słuchaczy to są faceci, to w zasadzie przepraszam, dziewczyny, ale, ale no, nie muszę za każdym razem mówić yy, poszedłeś, poszłaś albo zdobyłbyś, zdobyłabyś, tylko mogę mówić w rodzaju męskim i 70% słuchaczy odbierze to właściwie, a panie jakoś sobie poradzą. Wiem, że są podcasty prowadzone w rodzaju żeńskim i też jakby mają ściśle określoną grupę słuchaczy. Mała, wielka firma, jak wynika z badań, jest zdecydowanie bardziej męska. Inne pytania w tej kategorii, właściwie wnioski są podobne, to znaczy to jest po prostu usprawnienie, udoskonalenie komunikacji. To są pytania, które pomagają mi stworzyć Personę, awatara czy profil słuchacza, różnie to można nazywać, ale wyobrazić sobie taką osobę, która tego podcastu słucha. Dość ciekawe było pytanie pytanie jak pytanie dość ciekawe były odpowiedzi na pytanie o status zawodowy dlatego, że ponad 50% słuchaczy prowadzi własną firmę i to w ogóle mnie nie zaskoczyło. 31% pracuje na etacie pojawiły się też różne inne możliwości, ale nawet ci, którzy pracują na etacie dość często uzupełniali wynik ankiety wysyłając mi maila czy wysyłając mi informację przez stronę internetową, że owszem pracują, ale planują otwarcie firmy albo są na przykład, jeżeli chodzi o prowadzenie firmy, są osobami samozatrudnionymi albo łączą etat z prowadzeniem firmy, więc Gdzieś gdzieś tak naprawdę mamy tutaj dwie silne grupy. Jedna silna grupa to są osoby, które już prowadzą własną firmę. Druga grupa to jest to są osoby, które do tego się właśnie przymierzają. Ciekawe jest też to, że ta ankieta najpierw była wysyłana w mailingu do osób zarejestrowanych, zapisanych na newsletter na stronie maławierka-firma.pl i wczesne wyniki po mailingu pokazywały aż 80% przedsiębiorców. Więc Myślę, że można to zinterpretować w ten sposób, że osoby najbardziej zaangażowane, te, które nie tylko słuchają, ale też wykonały ten kolejny krok i zapisały się na newsletter, to są jednak w zdecydowanej większości ludzie, którzy prowadzą już swoje firmy. Inny wniosek jest taki, że. Mimo, że wiem, że są wśród słuchaczy i pracownicy korporacji, którzy jakoś no, nie, niekoniecznie teraz myślą o jakimś innym swoim celu zawodowym, są, pojawiają się studenci, pojawiają się wykładowcy, to jednak to są gdzieś jednostki. Zdecydowana większość to są przedsiębiorcy i osoby, które myślą o założeniu własnej firmy. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o wyniki. Ankiet. Przede wszystkim ogromnie, ogromnie dziękuję za udział w tym badaniu. 655 odpowiedzi to jest naprawdę zdecydowa zdecydowanie więcej niż przypuszczałem, i bardzo, bardzo wszystkim, którzy wzięli udział w tej ankiecie, dziękuję. Chciałem przy okazji zaprosić was do takiej akcji, która. 1 marca rozpoczyna się w Stanach Zjednoczonych, ale myślę, że będzie miała zasięg szerszy niż tylko Stany Zjednoczone. Chodzi o to, żeby zachęcać innych do słuchania podcastów. W Stanach jest całkiem dobrze. Tam, o ile dobrze pamiętam, ponad 20% społeczeństwa deklaruje, że przynajmniej raz w miesiącu słucha jakiegoś podcastu. Ponad połowa Amerykanów wie w ogóle, co to jest podcast, ale jednak, Ciągle druga połowa nie wie. Dlatego pojawiła się taka akcja, która ma na celu spopularyzowanie podcastów. Chodzi o to, żeby namówić swojego znajomego do słuchania podcastu, żebyś ty, słuchaczu, namówił swojego znajomego do słuchania Twojego ulubionego podcastu i żebyś pokazał mu, jak to robić, żebyś pomógł mu ściągnąć odpowiednią aplikację albo żebyś wysłał mu link do odpowiedniej strony internetowej. Krótko mówiąc, żebyś w marcu polecił jednemu swojemu znajomemu swój ulubiony podcast. I jeżeli. Znajomemu, który oczywiście jeszcze nie słucha podcastów, no bo wtedy ma to, ma to największą siłę oddziaływania. I gdyby to się udało, to liczba słuchaczy podcastów mocno wzrośnie, liczba twórców podcastów cały czas rośnie i jest szansa, że będziemy mieć coraz więcej ciekawych twórców, będziemy mieć coraz więcej ciekawych podcastów, bo im więcej słuchaczy, tym oczywiście większa energia po stronie nadawców. Ta akcja odbywa się pod takim hashtagiem Tripod, przy czym Tripod to jest też trójnóg po angielsku, ale tutaj chodzi o Tripod, try od spróbuj, T-R-Y-P-O-D, taki Tripod. Więc jeżeli gdzieś będziesz dzielił się informacjami o swoim ulubionym podcaście, to użyj tego hashtaga. E, hashtaga czy hashtagu? E, nie wiem, ale, ale użyj w każdym razie tego tajemniczego słowa tripod. I wtedy gdzieś ludzie, którzy mierzą potencjał całej tej akcji, zobaczą, że również w Polsce są takie jaskółki, są takie sygnały, są takie osoby, które swoimi ulubionymi podcastami się dzielą. Ja zachęcam również do pozostawiania recenzji w iTunes. Kilka ich ostatnio się pojawiło. Bardzo dziękuję za każdą. Tradycyjnie odczytam te, które przybyły ostatnio, a pierwsza z nich, historycznie, bo przemieszczam się chronologicznie, to recenzja z 13 lutego Zapisał ją, napisał ją Łukasz Bitner. Inwentum nieruchomości na wasze kolejne odcinki. Czeka się jak na kolejną część ulubionego serialu. Super materiały zamieszczacie. Jestem współwłaścicielem firmy i jako jedno z pierwszych zadań zalecam im zapoznanie się z waszymi podcastami. Utrzymajcie ten poziom dalej, proszę. PS Zapraszacie wspaniałych gości, ale większość to kobiety. Wspaniałe, jak zaznaczyłem, ale otwarcie mówiące, że kierują swoje biznesy do kobiet. A co z nami mężczyznami? Chciałoby się powiedzieć, jak żyć, Panie Prezesie, jak żyć? Drogi Łukaszu. No, kobiety, być może gdyby nie te kobiety, które się pojawiały rzeczywiście trochę częściej w podcaście, to nie mielibyśmy nawet tych 30% słuchaczek, tylko samych facetów, więc z tego powodu kobiety się też pojawiały. Poza tym to zawsze trochę otwiera oczy, to zawsze trochę daje dodatkowej energii, trochę innego punktu widzenia, ale wyniki ankiety wskazują na to, że nawet jeżeli będą się, a z całą pewnością będą pojawiać się kolejne kobiety w roli gości, to raczej nie będą to kobiety tak mocno sprofilowane właśnie na panie. Przynajmniej za każdym razem. Czasami mogą się pojawić, bo z drugiej strony, co jeżeli jakiś facet chce zrobić biznes kierowany do kobiet? Wtedy taka kobieta w roli gościa też może mu bardzo pomóc. Więc bądźmy otwarci na kobiety. Taki postulat tutaj wysunę. Następna recenzja od Wojciecha Wesołowskiego zatytułowana Inspiracja. Sporo ciekawej wiedzy i inspiracji, super jakość nagrania i treści. Bardzo dziękuję. 17 lutego słuchacz podpisujący się SayCool.pl napisał, najlepszy podcast w sieci. Słucham małej, wielkiej firmy chyba od samego początku. Szczerze polecam. Podcast świetny nie tylko dla osób, które prowadzą firmę. Dzięki. Kasia Z napisała pięciogwiazdkową recenzję pod tytułem Klasa. Słucham MWF od miesięcy, wybieram odcinki, które mnie tematycznie interesują i jeszcze nigdy się nie rozczarowałam. Robicie świetną robotę i kibicuję wam, żeby dalej tak szło. No i jesteś, jak jesteście we dwóch, to nie przestawajcie rozmawiać o ostatnio czytanych książkach. Sporo z nich trafia i do mojej biblioteczki. Wielkie dzięki, Kasiu. I najnowsza recenzja napisana przez Arka Prusa, kawał dobrej roboty. Dzięki za mega dawkę inspiracji, zdarzyło mi się zatrzymać samochód i notować nowe pomysły. Merytoryka i jakość podcastu robią robotę. Jeszcze raz dzięki. Bardzo dziękuję Arku, bardzo dziękuję każdej osobie, która poświęca chwilę na to, żeby zostawić recenzję w iTunes. Jeżeli ty również chcesz dołączyć do tego grona, drogi słuchaczu, nie wahaj się. Mała wielka firma PL Kośnik iTunes. Tam zostaniesz przeniesiony na odpowiednią stronę. Trzeba tam poszukać przycisku czy linka, zostaw recenzję, leave review, coś takiego. I wtedy taka recenzja oczywiście również znajdzie się w podcaście. Z, całą, z dużą przyjemnością ją przeczytam i przeczytam ją też po cichu, zastanawiając się nad tym, co z tej recenzji mogę wyciągnąć, żeby podcast był jeszcze lepszy. Serdecznie dziękuję. To wszystko na dziś nieprawdopodobne. Jeżeli to wszystko się uda, jeżeli cała ta treść znalazła się tam, gdzie miała się znaleźć na żywo, to naprawdę będzie fantastycznie. To by było na tyle. Przypominam, że. Wersję do czytania tego odcinka, zawierającą wszystkie wyniki badania, wszystkie wykresy, wszystkie procenty, możesz znaleźć na stronie mała wielka Ukośnik 154. To wszystko, dziękuję. Do usłyszenia.